witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na temat Złotej Godziny People Helpera. Dziś trochę wakacyjnie i z tego względu też chciałbym, abyś zastanowił się nad tym, co Cię może zmotywować, co Cię może troszeczkę zdopingować na temat Twojej przyszłości, tego, gdzie jesteś. I jeżeli wydaje Ci się, że masz w życiu trochę okropnie, albo trochę pod górkę, albo coś Ci się nie sprzyja, albo ciągle masz tylko kłody pod nogi, warto, abyś poznał autora i poznał książkę, którą dzisiaj mam do zaproponowania. Dlaczego? Faceta poznałem na National Achievement Congress w 2013 roku. Niesamowite wydarzenie. Powiem, od tamtego czasu chyba lepszego nie było w Polsce, które zorganizował pan Milewski. A patrząc na to, kogo tam poznałem, w jaki sposób ci prelegenci byli w stanie dotrzeć do tak dużej publiczności, tam bodajże było 4 czy 5 tysięcy ludzi, to była zaproszona jedna postać. Facet, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, który przedstawił w ogóle inną wizję motywacji, w inny sposób dotarł do ludzi będących na sali, a przede wszystkim do mnie. Wywarł ogromne znaczenie i dał mi bardzo, ale to bardzo dużo do myślenia, bo on dopiero wystąpił w niedzielę, my byliśmy tam 3 dni, myśmy piątek, sobota, niedzielę, on wystąpił dopiero w niedzielę. Nie znałem go, przedtem nie interesowałem się. Po tym, co usłyszałem, co przeżył, czego doznał, no wyobraź sobie, że został porzucony przez prawdziwą matkę razem ze swoim bratem, został adoptowany przez kobietę, która już wychowywała 6 czy 7 innych dzieci. Dzięki tej kobiecie stał się dobrym, naprawdę dobrym człowiekiem, który wykonywał różne prace i miał się różnych zajęć, ale zawsze chciał czegoś więcej, zawsze chciał też inspirować ludzi i pokazać im, że możesz coś więcej zrobić, możesz coś więcej zrobić w życiu. O kim dziś mówię? Nie będę dłużej ukrywać. Mówię dziś o Lesie Brownie. Les Brown, postać no naprawdę intuzinkowa, ponieważ jak usłyszysz, ile razy był chory, ile miał nawrotów swojego raka, którego przezwycięża, że już miał zakaz latania, w momencie, kiedy nawet do Polski leciał już drugi raz później na stadion do Poznania, na którym też byłem, to naprawdę możesz się troszeczkę wziąć w garść i powiedzieć, kurde, jeżeli gość tyle w życiu przeżył, co opisuje w swojej fantastycznej książce, to naprawdę ja też mogę. I do mnie to dotarło. Dlaczego? Ponieważ w bardzo fajny sposób Les przedstawia swoje życie i przedstawia to właśnie od siebie, że jeżeli on coś takiego przeżył, jeżeli on jest w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj, ty też możesz być. Ponieważ w momencie, piękne zdanie, które powiedziałbym chyba taki numer jeden, który zapamiętałem, a to jest chyba najważniejsze, że chociaż albo z występu, albo z książki wyciągnąć jedno zdanie, to jedno clue, które zapamiętasz i wprowadzisz w swoje życie, to już o wiele więcej jesteś w stanie naprawdę odnieść w swoim życiu. To, co ja zapamiętałem, jeżeli chodzi o Lesa, to numerem jeden to jest chyba to, że pamiętaj o tym, że czyjaś opinia nie stanowi o tobie prawdy. Pamiętaj, czyjaś opinia wcale nie musi stanowić o tobie prawdy. To tylko ty na to zezwalasz, że się z tym pogodzisz. Więc jeżeli twój tata czy twoja mama mówili ci o tym, że jesteś nieudacznikiem, że jesteś nic nie warta, że ty to tylko wyrzucasz pieniądze na ciuchy, że ty to jesteś nie wiadomo co i tak dalej, to tylko ty możesz dopuścić do tego, że to będzie prawda i że ziści się ich przepowiednia. Les miał wspaniałą matkę, która zawsze go motywowała i zawsze wierzyła, że jest fajnym, normalnym chłopakiem, dzieckiem. Pilnowała go, żeby nie wstępował do gangów, żeby pracował i żeby się uczył i żeby studiował i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest pięknie napisane na kartkach tej książki, gdzie są ciekawe zadania, ćwiczenia do wykonania i Les w bardzo fantastyczny sposób się tym podzielił. Jest grono filmów Lesa Browna w internecie, mówię tutaj konkretnie o YouTubie. Są piękne płyty, które można kupić w różnych sklepach, jeżeli chodzi o motywowanie się i o słuchanie w samochodzie na przykład, niekoniecznie tylko w domu, ale możesz w samochodzie to słuchać, ale to będzie też tematem innego naszego spotkania. Ale to, o czym mówi Les Brown i to, co przeżył, to naprawdę ja nie poznałem drugiego takiego człowieka, który powiedziałby,
i dzielił się tym w ten właśnie sposób. Bo piękne jest słuchać ludzi i uczyć się od ludzi, którzy coś w życiu przeżyli, coś odnieśli, czy to coś wielkiego, czy to coś mniejszego. To wszystko stanowi tylko etap, gdzie ty jesteś dzisiaj, żeby się tym podzielić, czy będziesz się dzielić dla osób, które są w twoim kręgu i mówią, ja też bym tak chciał, czy sądzisz, że ty musisz naprawdę osiągnąć coś ogromnego, coś fantastycznego, jeszcze większego, żeby dopiero się tym dzielić. Les od lat organizuje spotkania, konferencje, lata po całym świecie, przedstawia, w jaki sposób możesz zmienić swoje życie, w jaki sposób on zmieniał swoje życie, a do tego z fantastycznym humorem, niesamowitym śmiechem, powiem nawet wręcz zaraźliwym, że przedstawia swoje życie i swoje sytuacje, teraz śmiejąc się z tego, ale to, ile bólu było w jego życiu, ile cierpienia, a teraz przedstawia, że to wszystko musiało się odbyć, to wszystko musiało wystąpić w jego życiu, żeby on był tu, gdzie jest dzisiaj, żeby on był tam, gdzie był dekadę temu, żeby on był na przykład w 2013 roku na NAKU w Polsce. Fantastyczna książka. Powiem, zdradziłbym więcej, o czym konkretnie mówi, ale jedno z takich jego zdań, jego słów wypowiedzianych to jest, że wszystko jest możliwe, że w życiu chodzi o przezwyciężenie strachu, że jeżeli się boisz, to nie znasz rozwiązania, nie znasz wyjścia z tej sytuacji, ale kiedy zapanujesz nad tym strachem, okazuje się, że on jest tylko tutaj, nigdzie więcej, że to tylko do ciebie należy, aby wziąć się trochę do pracy, zacząć po prostu żyć. Żyć, czyli każdego dnia działać, każdego dnia podejmować rękawice i słyszeć setki razy nie, czy to przez telefon, czy na spotkaniach, czy szukaniu kontrahentów, lecz koncentrowanie się na działaniu, to jest chyba najważniejsze. Les, jak opowiada w swoich materiałach, on nie miał sytuacji, kiedy siedział i powiedział, że nie, to nie jest dla niego. Nie, zawsze brał życie w swoje ręce i zawsze szukał odpowiedzialności za to, co robił, za to, co chciał zrobić, za to, czego chciał osiągnąć, co chciał posiadać, kim chciał być w ogóle. A grono ludzi usłyszało w dzieciństwie, czy już w wieku młodzieńczym od swoich rodziców, czy od jakiegoś szefa, czy jakiegokolwiek innego barana, który mówi, ty się do tego nie nadajesz. Żeby to osiągnąć, trzeba mieć znajomości, żeby coś zrobić, musisz mieć układy, tak, to się załatwi, coś się zrobi i tak dalej, i tak dalej. I ty łapiesz te wszystkie myśli i mówisz, kurde, rzeczywiście nie da się, nie, bo tamten powiedział to, ten powiedział to, ten powiedział to. W momencie, kiedy Les był na studiach i poproszono brata do tablicy, to taka piękna historia, i brat, i oni mówią, nie, to niech pan weźmie tego, a nie Lesa, bo Les jest trochę świrnięty. Na co profesor właśnie powiedział, mówi, że Les, jeżeli opinia innych ludzi wyrażona na twój temat i ty pozwolisz, żeby stała się prawdą, to ona się stanie prawdą. Bo pamiętaj, tylko ty podejmujesz decyzję, w jakim momencie teraz jesteś i czy opinia innych ludzi będzie stanowić prawdę na twój temat. To jest kluczowe zdanie, które ja zapamiętałem i które wziąłem sobie do serca. Może przez to, przez ostatnie te 4 lata od 2013 roku, kiedy poznałem Lesa, czytałem, uczyłem się, słuchałem, co on mi chce przekazać. I dlatego książkę przeczytałem bodajże na jednym z wyjazdów. Tak, książkę przeczytałem 11 grudnia 2013 roku, to dostałem, a przeczytałem następnie, będąc, pamiętam jak dziś, bo książka wywołała niesamowite emocje, a emocje zapamiętujemy przez to później, możemy sobie fajnie to przypomnieć na bazie emocji, tak, te wszystkie nasze wrażenia. Przeczytałem ją będąc w Hawanie, będąc na Kubie, pamiętam na leżaku, pamiętam przy barze, pamiętam na plaży. Czytałem ją i szczerze, łzy mi się lały. Czułem ogromne wzruszenie, tak jak czuję teraz. Dlatego mówię o książce, bo jest fantastyczna i warto w tak piękny teraz lipcowy dzień, czy sierpniowy, kiedykolwiek weźmiesz ją do ręki. Sądzę, że ona będzie zawsze piękna i do zapamiętania i też dla ciebie. Życzę ci miłej lektury, fajnych wakacji, spędzenia miłego czasu.
I pamiętaj, że warto nie tylko czytać kryminały, ale też zaopatrzyć się w książki, które mogą coś zmienić w Twoim życiu. Wszystkiego dobrego. Na razie, cześć.